Witam. Dzisiaj troszeczkę chciałem opowiedzieć o skórkach z pomarańczy. Warto sobie, jak macie jakieś, szczególnie te biologiczne, bo te zwykłe są przeważnie chemii pełno na nich, pestycydów i innych świństw. Chociaż niektórzy mówią, że można to umyć wodą zmieszaną z octem, że niby te pestycydy wychodzą. Ale lepiej dmuchać na zimne i wziąć te biologiczne, aż takie drogie one znowu też nie są. A przy okazji można te skórki sobie fajnie wykorzystać. Suszymy je. Można w suszarce. Ja tutaj akurat teraz korzystałem z akwarium, bo ta klapa z akwarium, ona się strasznie nagrzewa. Położyłem po prostu to na to i same to wyschło w 3 dni. Tego to sobie bierzemy do blendera. Można do tego nawet zwykłego małego, to nie jest jakiś problem, żeby to zmielić. Mielimy to na proszek. No i tutaj sobie to mielimy. Prawie gotowe, jeszcze za chwilkę to na chwileczkę to zmielę. Tutaj może będzie lepiej widać, tu już zmieliłem przed chwilą. Taki proszek. No i teraz co z tym proszkiem? Do czego nam ten proszek potrzebny? Ten proszek jest silnym przeciwutleniaczem, to jest pierwsze. To jest coś takiego, co nas chroni przed starością. Zawiera bardzo dużo witaminy C. Czyści organizm z toksyn. Poprawia nam trawienie tłuszczy, to już też jest dosyć fajna rzecz. Pomaga wchłaniać żelazo do organizmu, co już jest przydatne przy anemiach. Też jako bardzo fajna aromatyczna przyprawa. To bardzo fajnie pachnie ogólnie. Czyli można gdzieś dodawać do jakichś ciastek, do czegoś. Ja tutaj przykładowo od razu go pyknę do smoothie. Wrzucę do smaku. Bo zaraz będę robił. Zawiera bardzo dużo witamin i minerałów, co pomaga nam odbudowywać komórki w organizmie i też pomaga przy produkcji kolagenu, szczególnie witamina C właśnie też przy tym ma. No a kolagen to jest substancja, która trzyma nas do kupy. Bez kolagenu byśmy się po prostu rozpłynęli jak woda, bo jakby nie było, to prawie 80% naszego ciała to woda. Można także to pomieszać z solą i przykładowo z jakimś olejkiem albo z żelem aloesu i mamy wtedy peeling do skóry. Z olejkiem to jest do osób z suchą skórą, a z żelem z aloesu jest do osób z tłustą skórą. Można tego używać. Można także zrobić sobie syrop z tego na kaszel i przeziębienie. Takie świeże skórki można powiesić w pokoju na sznurkach, przykładowo odstrasza komary. Wysuszona skórka znowu, czyli taka idealna rozpałka do grilla. Można jeszcze wziąć i świeżą skórkę, wrzucić do wanny. Wtedy mamy fajną kąpiel. Co tam jeszcze? No, fajne zapachy daje, no to wiadomo. A jeszcze jest przydatne do cholesterolu używanie tego. To też obniża nam te złe tłuszcze. No i przede wszystkim pozwala nam się też uspokoić i zrelaksować. Bo zawiera śladowe ilości DMT, narkotyk. Dobrze, tyle na dziś. Pozdrawiam Was.